Co musisz wiedzieć o reprezentacji Estonii przed pierwszym meczem barażowym z Polakami? Siemano, witam was na moim kanale przed czwartkowym meczem barażowym między Polską a Estonią. Z tego filmu dowiesz się, jakie są mocne punkty reprezentacji Estonii, czy w ogóle takie są, jakich mają zawodników, gdzie grają i czy w ogóle są jakimś dla nas zagrożeniem. Także zapraszam i lecimy z tematem. To na początek pokażmy w ogóle, jakie reprezentacje jeszcze liczą się w walce o awans na Euro 2024 i jakie zagrają we wszystkich barażach. Pierwszy najważniejszy baraż to oczywiście Polska-Estonia. Zwycięzca tego barażu trafi na wygranego meczu Walia-Finlandia. Wygrany meczu Bośnia-Ukraina trafia na kogoś z pary Izrael-Islandia i ostatnia czwóreczka to pary Gruzji z Luksemburgiem i Grecji z Kazachstanem. Z tej dwunastki na Euro 2024 trafią tylko trzy reprezentacje. Miejmy nadzieję, że w tym gronie będzie nasza, ale dziś powiemy sobie trochę o naszych rywalach, więc zacznijmy od drogiej reprezentacji Estonii, która wydaje się dosyć komiczna, bo przede wszystkim, gdyby liczyły się same eliminacje do Euro, no to w życiu by się na tej drodze barażowej nie znaleźli. Zobaczmy ich wyniki w eliminacjach. 1-2 z Austrią, 1-1 z Azerbejdżanem, więc jeszcze początek w miarę ciekawy, ale później 0-3 z Belgią, 0-5 ze Szwecją, znów 0-5, tym razem z Belgią, 0-2 z Azerbejdżanem, 0-2 z Austrią i 0-2 ze Szwecją. Strzelone bramki tylko w dwóch pierwszych spotkaniach, które jeszcze mogę zwiastować, że te eliminacje nie będą stracone, ale jeszcze w tym pierwszym meczu, mimo prowadzenia do 68 minuty po golu znanego w Polsce Rauno Sapinena, byłego piłkarza Piasta Gliwice i Stali Mielec, prowadzili nawet w meczu z Austriakami, no ale później Austriacy zdobyli dwie bramki. Ten sam Rauno Sapinen strzelił też bramkę w meczu z Azerbejdżanem na 1-0. Tam wynik również się nie utrzymał, ale chociaż wywieźli punkt, jedyny punkt w tych eliminacjach. Wszystko przegrali później do zera i tu jest właśnie komizm całej tej sytuacji, bo zdobywając dwie bramki i tracąc ich 20, dostali jeszcze szansę awansu na Euro w drodze Ligi Narodów. A wiecie, jakich tam mieli przeciwników? 172 w rankingu FIFA Malta oraz 210, czyli ostatnie, San Marino. I w grupie D Ligi Narodów nieustające pasmo sukcesów, 2-0 z San Marino, 2 razy po 2-1 z Maltą i na koniec wielkie zwycięstwo z San Marino 4-0. Gratulacje dla Estonii, że pokonała najgorsze zespoły w Europie w najgorszej grupie Ligi Narodów, dzięki czemu dostała furtkę kolejną do awansu na Euro 2024. Patrząc przez liczbę możliwości awansu na tę imprezę, za niedługo chyba będzie mógł zagrać tam każdy. No i właśnie takiego mamy przeciwnika w najbliższy czwartek, którego po prostu trzeba pokonać, bo wygrywali tylko z Maltańczykami czy z reprezentacją San Marino, więc z takimi drużynami my musimy wygrywać, tym bardziej, że tam najlepszym strzelcem był no, na przykład Rauno Sapinen, który no właśnie strzelił dwie jedyne bramki w eliminacjach na Euro, a to był przecież piłkarz wyszydzany u nas w Polsce, bo strzelał bardzo mało bramek zarówno dla Piasta Gliwice, jak i dla Stali Mielec. Oni mają takich asów, chociaż w sumie nawet teraz takich asów nie mają, bo akurat on złapał kontuzję, zerwał więzadła krzyżowe, więc jego w czwartkowym spotkaniu też na pewno nie będzie. To teraz przeanalizujmy sobie zawodników, którzy zostali powołani na baraże. Na baraż z Polską. Miejmy taką nadzieję. Na początek bramkarze i obrońcy Karl Heinz, czyli zawodnik Arsenalu, który zagrał 3 mecze w tym sezonie w Premier League 2. Igonen Botev Plovdiv, ale z przeszłością w pierwszoligowym Podbeskidziu. A dalej Karol Metz, lider obrony, grający w drugiej Bundeslidze. Zaznaczam, drugiej Bundeslidze, kontuzjowany, więc też może w ogóle nie zagrać. I mamy też czwórkę związaną z polską ligą. Ken Kalaste, Jonas Tam, obaj, którzy kiedyś grali w Koronie Kielce, Artur Pik z Odry Opole oraz Martin Kusk z GKS-u Katowice. A skoro mamy zawodników z przeszłością w polskiej lidze i to nawet nie w Ekstraklasie, tylko w pierwszej lidze, no to krótko mówiąc, nie ma tutaj gwiazd. Teraz zerknijmy na pomocników i napastników. 4 piłkarzy, którzy grają w rodzimej lidze, wszystkich z rodzimej estońskiej Ekstraklasy jest aż 12, a aż 6 spośród wszystkich miało jakiś związek z polskimi ligami. Natomiast pierwszy, najważniejszy spośród tej grupy to na pewno Konstantin Wasiliew. Największą ciekawostką tej reprezentacji z pewnością jest ten zawodnik, ponieważ on w ostatnich 5 sezonach w estońskiej lidze, odkąd wrócił, w 4 z nich zdobywał double-double, więc to jest na pewno dobry wynik, patrząc nawet przez pryzmat wieku tego piłkarza. Natomiast myślę, że na pewno pamiętamy jego sezon 16-17 w Ekstraklasie, gdzie również zdobył double-double. 13 goli, 14 asyst i mało brakło, a Jagiellonia Białystok zdobyłaby wtedy Mistrzostwo Polski. Zerknijmy więc jeszcze raz na jego statystyki z ostatnich 5 lat spędzonych w lidze estońskiej. Sezon 2019, 12 goli, 17 asyst, rok później 10 goli, 10 asyst,
2021 to jest jedyny sezon, w którym nie zdobył double-double i dalej 2022, 13 goli, 11 asyst i poprzedni sezon najlepszy w jego wykonaniu, 14 goli i 15 asyst, w tym sezonie jednak jeszcze nie zagrał. A reszta zawodników, na których trzeba zwrócić uwagę, to na pewno Henry Anier, strzelił 9 goli w 13 meczach w lidze w Hongkongu, w dobrej formie jest też Mikkel Ainsalu, który w 3 meczach Ligi Estońskiej strzelił 2 gole i zanotował 2 asysty. Oprócz niego także Alex Tam, na którego mocno trzeba będzie zwrócić uwagę, bo również w 3 meczach estońskiej ligi strzelił już 4 gole i zaliczył asystę, więc na pewno jest w formie strzeleckiej. A ostatnim, który mógł nam zagrozić, był właśnie Rauno Sapinen, o którym już wspomniałem, który zerwał więzadła krzyżowe i do gry w piłkę jeszcze nie wrócił, także no chyba można powiedzieć, że całe szczęście, chociaż tego zawodnika u nas w Polsce się nie za bardzo ceni. Mimo wszystko chciałbym jednak zaznaczyć, że ci, którzy grają w lidze estońskiej, którzy nawet w tym sezonie już zdobyli kilka bramek, w 3 meczach 4, okej, fajnie, dobry wynik, ale jeżeli popatrzymy sobie na poprzedni sezon, to w lidze estońskiej król strzelców zdobył 16 bramek, nazywa się Tristan Koskor i odszedł do Włoch, ale do ASD Asti grającego w Serie D. Czy możemy się więc obawiać estońskich napastników? Sami sobie na to pytanie odpowiedzcie. To na koniec podsumujmy sobie całą tę reprezentację. W eliminacjach do Euro 2024 zdobyli 1 punkt na 24. Wygrali grupę D Ligi Narodów, wygrali tam wszystkie 4 spotkania, ale grali tam z Maltą i San Marino, czyli z narodami, gdzie chyba prędzej można jechać na wczasy niż gra się w piłkę. Ich piłkarze grają głównie w rodzimej lidze estońskiej, która zajmuje 48 miejsce na 55 lig europejskich. No więc wynik bardzo słaby, dla porównania Polska zajmuje tam 21 miejsce i aspiruje do pierwszej 20. Oczywiście szału nie ma, ale jesteśmy od nich o wiele lepsi, więc czy cokolwiek przemawia za Estończykami? Wydaje mi się, że nie i jeżeli Polska nie przeszłaby do dalszej fazy, to uważam, że będzie to największa porażka reprezentacji Polski w XXI wieku. Mecz już w czwartek o godzinie 20:45. Mam nadzieję, że czegoś się o reprezentacji Estonii z tego filmu dowiedziałeś. Zapraszam do odwiedzania mojego kanału i oczywiście po meczu Polska-Estonia.